Derbowy hit w Lublinie, niespodzianka w stolicy Podkarpacia oraz problemy Białej Gwiazdy. Za nami kolejne wypełnione emocjami dni w Fortuna pierwszej lidze. Zapraszamy na nasz magazyn. Spójrzmy na zestaw par piątej kolejki. Na pierwszy plan wysuwały się wielkie derby Lubelszczyzny pomiędzy Motorem Lublin a Górnikiem Łęczna. A uwagę przykuwały także starcia w Krakowie czy Legnicy. Przegląd wydarzeń zaczynamy od Bielska-Białej, gdzie spotkały się dwie ekipy szukające pierwszego w tym sezonie zwycięstwa – Podbeskidzie z Zagłębiem Sosnowiec. W piątej minucie z pierwszym ofensywnym wypadem ruszyli gospodarze. Długo nieatakowany był Bida, po chwili dochodzi do zamieszania w polu karnym, w którym ostatecznie najsprytniejszy okazuje się Maksymilian Sitek, kierując piłkę do bramki. Arbiter sygnalizuje jednak spalonego i początkowo nie zalicza gola. Mamy analizę VAR, która weryfikuje decyzję sędziego, gdyż wszystko odbyło się zgodnie z przepisami i gol zostaje zaliczony. Podbeskidzie szansę na drugą bramkę miało w 22 minucie. Z piłką świetnie zabrał się Janota, ale jego strzał oraz dobitkę wyśmienicie powstrzymał Mateusz Kos. Goście Patryka Procka zatrudnili po ponad dwóch kwadransach. Najpierw strzałem z dystansu postraszył Huezen, a następnie starał się o sobie przypomnieć kibicom w Bielsku Białej Biliński. Do przerwy 1-0 dla górali, a przegląd najciekawszych fragmentów drugiej połowy zaczynamy od 61 minuty i rzutu rożnego w wykonaniu Podbeskidzia. Centrę w pole karne posyła Kolenc, a tam najwyżej w powietrze wyszedł Daniel Mikołajewski i zrobiło się 2-0. Zagłębie znalazło się w bardzo trudnym położeniu i musiało zaryzykować. Co więcej, w 72 minucie mogło być nawet 3-0, ale na linii bramkowej świetnie Kosa wspierał Biliński, a po chwili bramkarz przyjezdnych odbił uderzenie Kolenca. Zagłębie do końca szukało swoich szans. W 86 minucie atomowy strzał oddał Kamara, po którym górali uratowała poprzeczka. W końcówce jeszcze raz do użycia wkroczył VAR. Początkowo odgwizdany spalony Fabrego został cofnięty, a to oznaczało rzut karny dla Zagłębia, gdyż słowacki napastnik był faulowany w 16 przez Mikołajewskiego. Wykonawcą 11 był sam poszkodowany i z małą pomocą słupka wpisał się na listę strzelców. Na więcej Zagłębia nie było już stać i to Podbeskidzie mogło cieszyć się z pierwszego w sezonie zwycięstwa. W piątkowy wieczór graliśmy przy Rejmonta. Chcąca zatrzeć złe wrażenie po ostatniej porażce w Tychach, Wisła Kraków mierzyła się z rozpędzoną od początku rozgrywek Odrą Opole. Pierwsze ważne wydarzenie przyniosła 19 minuta, gdy po kolejnym faulu drugą żółtą kartkę w odstępie zaledwie kilkudziesięciu sekund obejrzał Igor Sapała i osłabił swoją drużynę. Przewagę liczebną starała się wykorzystać Odra, ale w 36 minucie po strzale Antczaka gospodarzy od utraty gola z pomocą poprzeczki uratował raton, a po chwili hiszpański bramkarz obronił także poprawkę Czaplińskiego. Wisła mimo gry w dziesiątkę szukała swoich okazji. W 36 minucie Haluch przytomnie powstrzymał Goku. W doliczonym czasie do pierwszej części Biała Gwiazda ma jeszcze rzut wolny. Po centrze Alfaro piłkę do własnej bramki kieruje Mateusz Kamiński i to grająca w osłabieniu Wisła po trafieniu samobójczym schodzi do szatni prowadząc. Od początku drugiej części do ofensywy chciała przystąpić Odra. W pierwszej kolejności widzimy okazję Galana oraz Rzemły, ale żaden z nich nie zdołał trafić do bramki. W ostatni kwadrans z przytupem stara się wejść Odra. Po złym piąstkowaniu Ratona mocno uderza Galan i tym razem na drodze do celu stanęła poprzeczka. To już 80 minuta. Po wrzutce Makuszewskiego znów źle na przedpolu interweniuje Raton i uprzedza go Piotr Rzemło. W drugim meczu z rzędu na listę strzelców wpisuje się środkowy obrońca Odry, dzięki czemu w Krakowie jest 1-1. Przyjezdni łapią wiatr w żagle i ruszają z kolejnymi atakami. W 83 minucie po strzale Niziołka i rykoszecie piłka minimalnie minęła bramkę. Odra idzie za ciosem. Po szarży Antczaka do piłki dopada Pik, a następnie w odpowiednim miejscu i odpowiednim czasie znalazł się Dean Sula, dając prowadzenie swojej ekipie. Pierwszy gol Belga w drugim meczu w barwach Odry i niespodzianka przy Rejmonta była coraz bliżej. Wisła walczyła choćby remis. W 90 minucie akcję potężnym strzałem zamknął Jaroch, ale nie dał się zaskoczyć Haluch. W 7 minucie doliczonego czasu krakowianie nadziali się na kontrę. W roli głównej wystąpił niezwykle aktywny tego dnia Jakub Antczak. Zgubił on obrońców i jak na tacy wystawił piłkę do Suli, który dopełnił formalności. Odra pieczętuje zwycięstwo z Wisłą. Biała Gwiazda musi przełknąć kolejną gorzką pigułkę. Ze stadionu Wisły Kraków przenosimy się na obiekt Wisły Płock. Spadkowicze z PKO Ekstraklasy na własnym terenie mierzyli się z Bruk Bet Termaliką Nieciecza. W
pierwszej połowie na warte odnotowania okazję musieliśmy czekać do trzeciego kwadransa. Wówczas do ofensywy ruszyła Termalika. W 36 minucie akcję świetnie napędził Purecze, wzdłuż bramki piłkę wyłożył Polarus, a całość zwieńczył Jakub Branecki. Świetnie rozegrali to goście, a sprytne zachowanie 19-letniego Braneckiego sprawia, że ma on już na swoim koncie 3 trafienia w tym sezonie. Termalika mogła podwyższyć prowadzenie jeszcze w pierwszej połowie. Najpierw niezwykle groźnie zrobiło się po rzucie rożnym, a w doliczonym czasie po kolejnym tego typu stałym fragmencie piłkę do siatki skierował Ambrosiewicz, ale znajdował się na spalonym i trafienie to nie zostało zaliczone. W drugiej części do głosu zaczęła dochodzić Wisła. Akcja z 50 minuty zakończona przez najnowszy nabytek nawciarzy Tiakane nie przyniosła jeszcze pożądanego efektu, ale tuż przed upływem godziny po centrze z rzutu rożnego najlepiej w polu karnym zachował się Marcin Biernat, dzięki czemu było 1-1. Ekipa Marka Saganowskiego nabrała rozpędu, szybko ruszyła z kolejnym natarciem. Tym razem centrę w pole karne posłał Niepsuj, a dublet po kolejnym strzale głową skompletował Biernat. Obrońca Wisły w roli snajpera i wynik odwrócił się na korzyść Spadkowicza. Termalika nie potrafiła odpowiedzieć, a w 80 minucie po szybkim wypadzie napędzonym przez Gerbowskiego na 3-1 podwyższył Krzysztof Janus. Nie zawiódł doświadczony zawodnik i Wisła była bliska triumfu. Zwycięstwo po efektownym dryblingu mógł jeszcze przypieczętować Gerbowski, ale przegrał pojedynek z Loską. 3 punkty zostają w Płocku. Czas na hit 5 serii gier i pierwsze od 2010 roku wielkie derby Lubelszczyzny. Świetnie spisujący się od początku sezonu Motor Lublin grał z niepokonanym Górnikiem Łęczna. W pierwszej połowie najlepszą okazję do zdobycia bramki mieli gospodarze. Miejsce do oddania strzału znalazł Ceglarz, ale jego uderzenie poszybowało minimalnie ponad poprzeczką. Po zmianie stron Motor miał problemy z rozmontowaniem defensywy Górnika. W 55 minucie szczęścia poszukali Górnicy, ale uderzenie Roginicza minęło bramkę. Najwięcej emocji przyniosły ostatnie fragmenty. W 83 minucie pojedynek z Gostomskim przegrał Śpiewak, a show doświadczonego bramkarza Łęcznian dopiero się zaczynał. 180 sekund później Gostomski przerzucił ponad poprzeczkę próbę Wolskiego, a chwilę później w fenomenalny sposób obronił strzał Najemskiego. Z kolei uderzenie Rybickiego było niedokładne. Gdy wydawało się, że coraz bliżej zwycięskiego gola są gospodarze, swoją akcję wyprowadził Górnik. Długie zagranie przedłużył Podliński, z futbolówką ruszył Egzon Kriezu i skutecznie sam wykończył akcję. Ogromna radość całej drużyny i pełnego sektora wypełnionego przez kibiców z Łęcznej. Gol ten okazuje się na wagę złota i derby Lubelszczyzny padają łupem Górnika Łęczna. Dla Motoru to pierwsza porażka w tym sezonie. Po derbowych emocjach czas na Głogów. Chrobry, czyli jedyna drużyna bez choćby punktu, grała z Polonią Warszawa. Mecz ten był debiutem trenerskim Piotra Plewni na ławce drużyny gospodarzy. W premierowych fragmentach trwało wzajemne badanie sił. W 39 minucie Kuchta musiał zareagować po strzale Lebedyńskiego i zrobił to bez zarzutu. Gdy wydawało się, że pierwsza połowa zakończy się bez goli, Tupaj w polu karnym zahaczył Kobusińskiego i goście otrzymali rzut karny. 11 na gola pewnym strzałem zamienił Mateusz Micharski i po golu do szatni było 1-0 dla Polonii. W drugiej połowie starały się pójść za ciosem czarne koszule. W 50 minucie na posterunku był jeszcze Węglarz, natomiast 7 minut później po zagraniu Michalskiego bramkarz Głogowian nie sięgnął piłki, gdyż skutecznie uprzedził go Szymon Kobusiński i Polonia powiększyła przewagę. Chrobry nie potrafił podjąć walki, a w 80 minucie po interwencji VAR odnotowane zostało niesportowe zachowanie Bugajdisa, za które defensor gospodarzy obejrzał czerwoną kartkę. Polonia wykorzystała grę w przewadze, kropkę nad i stawiając w doliczonym czasie. Konkretnie zrobił to Paweł Tomczyk, wykorzystując sytuację 1-1 z Węglarzem. Efekt nowej miotły w Chrobrym nie zadziałał i kiepska seria Głogowian trwa. Niedzielny przegląd zaczynamy od Gdyni. Chcąca przełamać domową niemoc Arka gościła lidera i jedyną drużynę z kompletem punktów, czyli GKS Tychy. W 23 minucie pierwszą okazję miała ekipa lidera. Po centrze w pole karne niepewnie na przedpolu interweniował Chudy, mógł to wykorzystać Budnicki, ale jego strzał poszybował nad bramką. Nerwowo zrobiło się w końcówce pierwszej części, gdy czerwoną kartkę za niesportowe zachowanie w postaci odepchnięcia chłopca do podawania piłek otrzymał Dominik Połap. Na początku drugiej połowy ofensywnie ruszyła grająca w przewadze Arka. W 49 minucie celny strzał zanotował Milewski i to było pierwsze ostrzeżenie. A 180 sekund później znów spróbowali gospodarze i w tym przypadku Olaf Kobacki przymierzył idealnie. Trzeci gol w tym sezonie Kobackiego sprawił, że Arkowcy byli na prowadzeniu.
Co więcej, Kobacki miał chrapkę na kolejne gole, ale w tym przypadku świetnie skrócił kątki Kolski. Bramkarz gości miał mnóstwo pracy. W kolejnych fragmentach w odstępie kilkunastu sekund najpierw zatrzymał szansę Skóry, a następnie obronił uderzenie Czubaka. Snajper Arki się nie zniechęcał i w 83 minucie spróbował ponownie, ale po raz kolejny górą był Maciej Kikolski. Chwilę później ogromny błąd w wyprowadzeniu piłki popełnił Radecki, a Karol Czubak nie mógł nie skorzystać z takiego prezentu. 2-0 dla Arki i nadzieje GKS-u Tychy runęły w gruzach. W końcówce jeszcze celny strzał zanotował Dobrotka, a wynik nie uległ już zmianie. Arka przełamuje domową niemoc, natomiast GKS Tychy notuje pierwszą porażkę. Z Gdyni przenosimy się do Legnicy, gdzie plasująca się na pozycji wicelidera Miedź grała z będącą w strefie spadkowej Stalą Rzeszów. Miedzianka mecz zaczęła od mocnego uderzenia. Już w czwartej minucie na strzał zza pola karnego zdecydował się Kamil Antonik i piłka wylądowała w bramce. Niefortunnie tor lotu piłki zmienił Łukasz Góra i Stalowcy po raz kolejny w tym sezonie bardzo szybko stracili gola. Napędzeni Legniczanie szukali kolejnych goli. W 18 minucie kontratak gospodarzy wyprowadził Hogenhaut, a po jego podaniu w poprzeczkę trafił były zawodnik Stali Damian Michalik. W 24 minucie rzeszowianie mogli zeskoczyć Miedź. Po krótko rozegranym rzucie rożnym strzał oddał Prokicz i piłka niewiele minęła światło bramki. Miedź próbowała odskoczyć na dwa gole. W 35 minucie przewrotką do bramki trafił Drygas, ale ten gol nie został uznany z powodu spalonego. 6 minut później centrę z rzutu wolnego posłał Karolina, a w polu karnym nie do upilnowania dla Stalowców okazał się być Ruben Hugenhaut. 2-0 dla Miedzi i sytuacja Stali stała się bardzo trudna. Goście chcieli złapać kontakt tuż przed przerwą, ale po główce Danielewicza świetnie interweniował Mądrzyk. W drugiej połowie wydarzenia na murawie kontrolowała Miedź, przynajmniej do 72 minuty. Wówczas z piłką do środka zszedł Krystian Wachowiak i uderzył kapitalnie. Mądrzyk nie zareagował, a Żurawie odzyskały nadzieję na korzystny wynik. Nadzieje okazały się płonne, gdyż Miedź utrzymała jednobramkową przewagę do końcowego gwizdka i zgarnęła 3 punkty. Czas na mecz z udziałem drugiej z rzeszowskich drużyn. Podbudowana zwycięstwem w Sosnowcu Resowia podejmowała Lechię Gdańsk. Na początku drugiego kwadransa po raz pierwszy interweniować musiał Sarnawski, ale strzał Mikulca nie sprawił mu problemów. W 23 minucie Resowia rozegraniem rzutu rożnego zaskoczyła defensywę Lechii. Strzał Urynowicza został zablokowany, a poprawka Radosława Kanacha nie pozostawia złudzeń. Atomowe uderzenie i Sarnawski tylko obserwował, jak piłka ląduje w siatce. 180 sekund później ukraiński bramkarz Lechii wystąpił w negatywnej roli. Po jego błędzie strzał oddał Maciej Górski i będący ostatnio w coraz wyższej formie napastnik nie chybił, strzelając gola w trzecim meczu z rzędu. Nieco niespodziewany przebieg meczu w Rzeszowie, a w pierwszej połowie mogło być nawet 3-0, ale uderzenie Mikulca sparował Sarnawski. Po zmianie stron wydawało się, że Lechia rzuci się do odrabiania strat, tymczasem Toresowia tworzyła kolejne okazje. Jako pierwszy uderzał Górski, a następnie chybił Mikulec. Lechia nie poddawała się, ale tego dnia Michał Gliwa miał magnes w rękach i pewnie wywiązywał się ze swoich obowiązków. Resowia ograła Gdańszczan 2-0. Kolejkę zamknęliśmy w poniedziałek w Pruszkowie. Tutaj spotkały się dwie dobrze spisujące się jak na razie w tym sezonie drużyny, Znicz i GKS Katowice. W pierwszym kwadransie aktywnie zaczęły oba zespoły. Już w 7 minucie groźnie uderzał Juchymowicz. Najważniejszy moment premierowej odsłony nadszedł jednak w 41 minucie. Po podaniu Bergiera w sytuacji 1-1 z Miłoszem Mleczko znalazł się Mateusz Mak, który popisał się pewnym wykończeniem i to Gieksa napoczęła rywala. Znicz spróbował wyrównać jeszcze przed przerwą, jednak w tej sytuacji zabrakło precyzji. W drugą część lepiej weszli przyjezdni. Najpierw okazję do podwyższenia wyniku zmarnował Mak, a następnie dynamiczną akcję katowiczan po płaskim podaniu od Wasielewskiego bezbłędnie sfinalizował Adrian Błąd. Gieksa jest na fali i zdaje się to potwierdzać na trudnym terenie w Pruszkowie. Znicz nie chciał pogodzić się z porażką. W 90 minucie blisko gola kontaktowego był Nowak, a w doliczonym czasie Kudłę do wysiłku zmusił Grudziński. Ostatecznie 3 punkty jadą do Katowic. Oto wszystkie wyniki piątej kolejki Fortuna pierwszej ligi, która okazała się bezkompromisowa, gdyż nie padł żaden remis. Przed własną publicznością 3 punkty zgarnęły ekipy Wisły Płock, Podbeskidzia, Arki, Miedzi Legnica oraz Resowi. W delegacji wygrały drużyny Polonii Warszawa, GKS-u Katowice, Odry Opole i Górnika Łęczna. W tabeli nowym liderem Fortuna pierwszej ligi została Miedź.
Za plecami Spadkowicza z 12 punktami znajdują się Odra Opole oraz GKS Tychy. Następnie po 10 oczek mają GKS Katowice, a także Motor. W dole tabeli pod kreską znajdują się Zagłębie Sosnowiec, Stal Rzeszów i Chrobry Głogów. Głogowianie wciąż czekają na pierwszą zdobycz punktową. W klasyfikacji strzelców na pierwszym miejscu z 4 trafieniami pozostaje Luis Fernandez. Za plecami Hiszpana znajduje się 10 zawodników z 3 bramkami na koncie. Spójrzmy, jak przedstawia się plan 6 kolejki. W niej Wisła Kraków przełamania poszuka w starciu z Areką Gdynia. Lider Miedź Legnica zagra w Tychach z GKS-em, natomiast rewelacyjnie spisująca się Odra Opole podejmie Zagłębie Sosnowiec. Pierwszoligowe emocje rozkręciły się, dlatego tym bardziej nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału. Ponownie usłyszymy się już wkrótce.